Runiczne prognozy na sierpień. Czyli w sierpniu powstanie bardzo ważne zaćmienie, które wpłynie na nasz los. Wielu to zaćmienie zmieni w naszym życiu, w czynach i w odbiorze świata. I właściwie też matematyczne obliczenia pokazują to, jakie i runy otwierają się w tym czasie, które wszystkie runy mówią o zmianach. Skandynawska runa, która charakteryzuje energię tego, co będzie na zewnątrz, to jest Hagalas. I to jest runa zmian, który los nam proponuje. Dlatego, żeby dostosować się do zmian, należy samim ich zacząć wprowadzać w swoje życie. Należy pozbyć się swoich lęków, niepotrzebnych schematów, jakichś labiryntów takich mózgowych, które my sami budujemy, co nic nie ma do rzeczywistości. I u nas jest możliwość pozbyć się wszystkiego, co nam nie jest potrzebne. I nie warto niczego prognozować na ten czas, proponować lub planować, ponieważ los i tak wszystko pozmienia. Zewnętrzne zbiegi okoliczności będą nas wprowadzać w nieokreśloność, w nowe sytuacje, w których my jeszcze nie byliśmy i tego nie przeżywaliśmy. W tym wypadku, jeśli człowiek wewnętrznie nie przygotuje się do sytuacji, to jemu ciężko będzie wejść w wirdy, który przygotowuje los. Także wyjście jest tylko jedno, zmienić się w środku, dlatego żeby dopasować się do energii na zewnątrz. Słowiańska runa, która opisuje nasz wewnętrzny mikrokosmos, to jest krada. Dzięki wewnętrznej sile, czynom, możemy pozbierać dookoła siebie swoją rodzinę, wzmocnić ją. Czyli należy otwierać swoje serce dla bliskich. Nawet jeśli jesteśmy w kłótni, to po prostu trzeba podejść, porozmawiać, w środku zrobić jakiś kompromis u siebie i podejść do bliskiej osoby. Inaczej można popatrzeć na partnera. Relacje raczej będą budować się na podstawie szacunku. Co prawda też, uwaga, w tym okresie mnóstwo członków rodziny będą chcieli zostać liderami. Dlatego krada to jest też zawarcie kompromisu. Trzeba nauczyć się znajdować nowe możliwości dla tego, żeby zachować spokój. W tym wypadku, jeśli każdy z nas weźmie się za budowanie nowego celu, nowej drogi, to krada uprzedza, że proces będzie dłuższy, trzeba będzie iść do celu, ale trzeba będzie poofiarować coś dla tego celu. Dlatego należy być uważnym, liczyć się z rozmiarami ofiary i oceniać, dlaczego my to robimy, dla kogo my to robimy. To jest bardzo ważne. Ogham. W ogóle uwielbiam Ogham, bardzo jest ciekawe narzędzie, które pokazuje wewnętrzny stan i gotowość ku temu, żeby coś zrobić, zmienić. I w tym miesiącu znak Oghama to jest dąb. I dąb mówi, że duszy już chcą tej energii zmian, transformacji i wstrząsu. Dąb to jest znak wtajemniczenia, w coś ważnego. To tak jakby ludzkość podeszła do rozdzielenia, skrzyżowania dróg i teraz trzeba wyjść na nowy energetyczny poziom. Dlatego tak mogę powiedzieć, że aktywują się absolutnie nowe geny, a wraz z nimi nowe genotypy i oczywiście psychotypy. Dlatego nie dziwcie się, że ludzie się zmieniają. To jest właśnie ten czas. I wszystkie znaki na niebiosach wskazują na to, że ten miesiąc przyniesie nową energię i jak rezultat zmiany. Wewnętrznie już wszyscy są gotowi. Ludzkość będzie siebie poświęcać temu, co dla duszy jest bliższe. Wybory określą naszą drogą dalej. I tylko jest jedno jasne. Jeśli w życiu był zastój, to teraz ten zastój się kończy. Elfijska runa Orio Ur. To jest runa, wskazuje mistycyzm wszystkich energii, czyli ta taka kwantowość, magia wszystkich energii, które kręcą się dookoła ludzkości. I ta runa mówi o tym, że narodzenia powstaje przez krew, przez pożegnania, przez straty.
Czyli na te procesy należy patrzeć jak na niezbędność, jak oczyszczenie. I ta runa wskazuje na to, że karmiczne więzi zaczną się niszczyć. No i w zasadzie z bólem. Ja tak jak zawsze, a w naszych duszach będą powstawały takie transformacje, które będą wzmacniać naszą wolę. Niektórzy ludzie nie będą chcieli manewrować i to błąd. Niektórym będzie się chciało iść na skróty i to błąd. I wtedy będzie krew, wtedy będą łzy. Nie należy tak postępować. W tym wypadku, jeśli nie będziemy się liczyć z innymi ludźmi, potem okażemy się sami ofiarami zbiegów okoliczności. Przyjdzie nowy porządek we wszystkim i należy do niego się dostosować. A życie będzie budować nowe więzie. Tak jak ja już powiedziałam, że karmiczne będą się niszczyć, a będą nawiązywać się nowe więzi niekarmicznych rzędów. Dlatego należy nie wchodzić w konflikt z nowym porządkiem, tylko należy nauczyć się z nim żyć. No a jak na Was będzie wpływało zaćmienie lub jak na Was będą wpływały te zmiany sierpniowe, no to zawsze można porozmawiać na indywidualnej konsultacji.